Jeszcze raz dobry wieczór Państwu. Myślę, że wszyscy spóźnialscy już dotarli. Więc serdecznie zapraszam na pokaz trzeciej części cyklu Grzegorza Brauna Transformacja. Transformacja od Lenina do Putina, część trzecia. Zapraszam teraz, mniej więcej film potrwa mniej więcej godzinę. Później mamy kilka minut na rozmowę. Można będzie zadawać pytania autorowi i wszystkie inne rzeczy związane z tym filmem i następnymi naszymi realizacjami możemy przedstawić, jeśli będą Państwo tylko tego ciekawi. Serdecznie zapraszam do projekcji. Ponieważ transformacja, jak wiadomo, nigdy się nie kończy, więc też i ten pierwszy pokaz filmu przychodzi w chwili dosyć niezwykłej, jeśli o szerszy kontekst idzie, a zatem z pewną tremą, ale w poczuciu oczywistej konieczności proszę Państwa o powstanie i westchnięcie za duszę tych ludzi, którzy znaleźli się na tamtym świecie w wyniku zawirowań transformacji kolejnej, która wygląda na to właśnie wchodzi w fazę kulminacyjną. Wszyscy, którzy polegli w Kijowie, cześć im, wszystkim dzielnym ludziom chwała, wieczna hańba prowokatorom, wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światło znikło. Miejsca niech nam świeci na wieki. Nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Zapraszamy na projekcję. Mam nadzieję, że Państwu podobał się film i daje przedsmak następnych części. Więc przede wszystkim Grzegorz, serdecznie dziękuję i gratuluję. Myślę, że byłbym niesprawiedliwy, gdybym nie wspomniał o osobach, które w znaczny sposób przyczyniły się do tego, że ten film ma taki kształt, jaki ma, czyli przede wszystkim Andrzej Adamczyk, operator, Aleksandra Gruziel, montaż, Zdzisław Sajuk, produkcja, Piotr Nykowski, research i dźwięk i wiele innych osób, bo to jest naprawdę... Michał Czubak gra oczywiście animację i na pewno o tym zapomniałem, będąc potem... Też pod wrażeniem, bo jednak na dużym ekranie film się zagląda zupełnie inaczej. Przede wszystkim nie byłoby tego filmu, gdybyśmy nie mogli przyjść na gotowe, to znaczy na tę całą pracę, którą wykonują historycy i popularyzatorzy historii, bo przecież jeśli od czasu do czasu coś nam się udaje samemu tam odskrobać, wygrzebać, to tylko od czasu do czasu, a w większości przecież właśnie przychodzimy na gotowe. Rozglądam się. Jest Sławek. Sławomira Cęckiewicza. Tak. Ale Sławomir Cęckiewicz jest tutaj tylko egzemplarzem tej całej, na szczęście, rosnącej menażerii znakomitych badaczy historii, którzy no właśnie wykonują tę ciężką pracę, z której potem można zebrać trochę śmietanki i zrobić film. Tak, bardzo im wszystkim dziękuję. W większości tutaj nieobecni, ale twórcy tego filmu. Ponieważ mamy ograniczony czas na spotkanie, więc na pewno Państwo macie pytania i chciałbym przejść do tej części, czy poprosić o refleksję, czy o pytania do autora, więc jesteśmy do dyspozycji. Lub producenta. 11 na czekach.
No właśnie, to jest doskonałe pytanie, jak... Wiedziałem, jak że od najtrudniejszych spraw się zacznie. Mam nadzieję, że w tym roku skończymy cały cykl, bo on tak zmienia się. Planowane początkowo były dwie albo trzy części, tak wahaliśmy się. Później to rozrosło się do czterech części, później do sześciu, później to ścisnęliśmy. Więc w sumie jakby taka ostateczna decyzja jest, że powstanie pięć części. Tak, żeby tę opowieść rzeczywiście skutecznie i w tym rytmie się posuwając doprowadzić od Lenina do Putina, potrzebne są jeszcze całe dwie następne godziny filmu, po to, żeby opowiedzieć o tej transformacji, że tak powiem, właściwej, czyli o tym, co nazwano transformacją na nasz użytek na przełomie lat 80. i 90., a co ludzie głębiej od nas wprowadzeni w arkana tych spraw nazywali krótko i zwięźle, no na przykład pan ambasador amerykański Davis ówczesny, nie żadna tam transformacja, nie wybory, postępy demokracji, dziejowy kompromis, tylko krótko i zwięźle układ jaruzelski-Geremek. Więc żeby o tym opowiedzieć, to trzeba dwóch godzin filmu. No i materiał jest zebrany już tak na 4/5, więc tylko siąść w montażowni i skleić, tak. Właściwie to ten film powstał, podobnie jak poprzednie części, dzięki ludziom dobrej woli, bo to są coraz więcej zgłasza się osób, które chcą zaangażować swoje prywatne pieniądze, żeby takie filmy powstawały, więc wszystkim serdecznie dziękuję, jest ich coraz więcej. Tutaj Lucjan Siwczyk jest na sali, więc dziękuję za inne wsparcie przy innych produkcjach, więc... Bo tego filmu nie zamówił żaden telewizor, ani żadne ministerstwo, ani żadna fundacja tam zasilana z kurka przez władzę ludową. Ten film, tutaj kolega na plecach właśnie dźwiga ciężar tej produkcji, no i właśnie zobaczymy, dokąd dojdziemy. A jednocześnie uruchomiliśmy portal, który na razie jeszcze ma taki skromny wymiar, na którym będzie można oglądać nasze filmy pod adresem www.ah.pl. Za nieduże pieniądze symboliczne można pierwszą, drugą, a niedługo już i trzecią część zobaczyć. Ale już uruchamiamy... Dlaczego od razu symboliczne? No bo... Nie ma żadnych limitów. Będzie można wykupić abonament, to jest inna sprawa. Przygotowujemy również, co myślę, że jest ciekawe i warte popularyzowania, na tej stronie zakładki obcojęzyczne. Transformacja 1 już jest przetłumaczona na język angielski i włożona. Za chwileczkę będzie druga i trzecia. W tłumaczeniach są filmy, do których mamy prawa, na język rosyjski również, później niemiecki, więc mam nadzieję, że ten portal nasz będzie się rozrastał i będzie mógł być popularyzowany również w innych strefach językowych, nie tylko tam, gdzie są Polacy. Ja rozumiem, że tytułowy bohater pańskiego filmu, nie ten, który już nie żyje, tylko ten drugi, który póki co ma się dobrze, dostarcza panu nieustających tematów, więc ja zastanawiam się, czy pan jeszcze, ile części pan planuje, bo przecież Ukraina, Gruzja, to się zmieści w piątej części. Nie ma łatwo. Jak powiedziałem przed projekcją, transformacja nigdy się nie kończy i państwo oglądając film zauważyliście oczywiście, że to nie jest próba encyklopedycznego zebrania pełnej wiedzy o historii XX wieku, ani nawet o samym Związku Sowieckim. To jest tylko próba wyłowienia w dziejach Związku Sowieckiego jako flagowego projektu komuny w XX wieku, jako takiego ulubionego dziecka rewolucji. Próba wypatrzenia w tych dziejach pewnych elementów powtarzalnych, pewnych stałych wariantów gry, pewnych stałych chwytów, które przećwiczone także i na nas, jak tutaj się rozglądam, to widzę, że jest też i wśród publiczności całkiem sporo osób, które no, stanowiły materiał ćwiczebny tych rozmaitych transformacji, prawda, przez szereg dekad.
Zostały one obmyślone, przetestowane częstokroć właśnie jeszcze za czasów tych ojców założycieli, czyli zbrodniarzy, morderców założycieli komuny tej moskiewskiej, najpierw petersburskiej, potem moskiewskiej, no ale następnie były testowane, ćwiczone, aż z ogromnym powodzeniem zastosowane właśnie w toku tej transformacji właściwej, czyli na przełomie lat 80. 90. Wspomnę tylko tę matkę wszystkich kombinacji operacyjnych, o której mowa jest w pierwszej części transformacji. To jest operacja Trust, zaprojektowana jeszcze przez Dzierżyńskiego pod okiem Lenina. Wspomnę NEP leninowski. No właśnie, NEP i Trust to jest wash and go każdej transformacji ustrojowej. Z jednej strony musimy troszkę odkręcić śrubę, nie po to, żeby nam się wszystko rozleciało, ale po to, żeby się wzmocnić i zregenerować. No ale z drugiej strony, jak tak odkręcamy śrubę, to jesteśmy zagrożeni, a zatem musimy zintensyfikować działania dezinformacyjne. No i nic tutaj lepszego nie można wymyślić niż na przykład pozorowana opozycja. Nie czekajmy, aż jakaś prawdziwa się tam odrodzi. Lepiej sami wyhodujmy własną, będziemy mogli ją kontrolować od początku do końca. Nie powiadam, że to wyczerpuje naturę tych zdarzeń, których byliśmy świadkami i uczestnikami. Mówię tylko, że jest taki aspekt i ten aspekt w cyklu Transformacja od Lenina do Putina chciałbym odłowić. A okazało się, bo zaczęło się od tego, żeśmy chcieli opowiedzieć, no właśnie, tylko i aż o tym, co nam się przydarzyło, prawda? Co nas trafiło na przełomie lat 80. i 90., ale się okazało, że trudno o tym opowiadać z sensem, jak się nie zacznie od pieca. Trudno objaśniać, jak został Związek Sowiecki zdemontowany, zanim się nie opowie, jak został, nie przypomni, jak został zmontowany. No i oczywiście jest ta kwestia, czy on rzeczywiście został rozmontowany, czy może tylko został przeniesiony, prawda? Komuny moskiewskiej, obserwujemy tam rozmaite manifestacje i cały know-how sowieckie jest w pełni użyteczne dla elit politycznych współczesnych, no ale czy to gwiazd śmierci się zrobiło więcej, czy właśnie jakaś nastąpiła dywersyfikacja, no to jest pewnie rzecz do obserwacji w jakichś już następnych projektach. Może taki projekt następny się uda odpalić. Mam nadzieję, że niedługo uruchomimy nowy wspaniały świat, tak roboczo nazwany projekt, a na pewno ten projekt ma to do siebie, że on ma autora i to jest zawsze subiektywne spojrzenie i ci, którzy wymagają, żeby wszystko w takim filmie umieścić, wymagają rzeczy niemożliwych. Mówiąc w bardzo dużym skrócie, takie filmy są zachętą do tego, żeby czytać książki Sławka Cęckiewicza i innych autorów. Tam są szczegóły, tam jest bardzo dokładnie wszystko przedstawione. My powodujemy zachętę i myślę, że na temat transformacji może powstać następny film innego autora, który uwzględni inne czynniki i zawsze ten subiektywny, nawet decyzja co do wyboru tego tematu już jest decyzją subiektywną, więc nie oczekujmy rzeczy, które będą wyczerpywały całą historię, szczególnie, że ta historia jest kompletnie nieopowiedziana. Właściwie żyjemy w czasach totalnej rewolucji technologicznej, a jak się właściwie podpala jakieś państwo, my się o tym dowiadujemy z dużym opóźnieniem. To, co się działo w Bośni i Hercegowinie, no to tam setki tysięcy ludzi po prostu wchodzi do gabinetu premiera, podpala, zero komentarza. Teraz ja za to spotkanie dowiaduję się, że wczoraj we Lwowie zginęło 70 osób. Zero komentarza. Nie wiemy, kto jest, stało się coś takiego, że jak każdy z nas sobie przypomni, to wiedział, kto był prezydentem Francji, kto był tam, nie wiem, nie mówię o Stanach i o Rosji tylko, ale w wielu krajach, kto był premierem gdzieś, prawda? A teraz okazuje się, że gdybyśmy tak się przepytali nawzajem, to nie jesteśmy w stanie wymienić premierów Europy, mogę się założyć. W większości państw, nawet istotnych. No bo to wiadomo, że to nie tam się rządzi, prawda? Gdzie no premierzy się pokazują w telewizorze. To nawet pan prezydent Perez powiedział ostatnio tak wyraźnie, że z tym trzeba skończyć, z tą dwuwładzą.
Taki jest tekst. Państwo czytajcie, ja to na takich ruskich stronach sprawdziłem, że wisi różnych. Prezydent państwa położonego w Palestynie wykłada taką koncepcję, że dwuwładza to jest to, co przeszkadza, z czym skończyć trzeba. Jaka dwuwładza? No właśnie są jakieś rządy państwowe i są zarządy korporacji. I tu wkrada się pewien bałagan. Trzeba to ujednolicić. Wymawia pan Peres magiczne słowa rząd światowy. Wymawia aprobatywnie. To właśnie trzeba się do tego zabrać na dobre. Powtarza też taką myśl ciekawą skądinąd, że teraz to już wojny nie o ziemię, że to tam miniony etap, że teraz w tym właśnie czasie globalizacji to już nie o ziemię będzie chodziło. No ja nie wiem, czy nie będzie chodziło o tę ziemię. I jak słucham doniesień z Kijowa, to właśnie w tym kontekście tak się po prostu zastanawiam, czy to ktoś tutaj odpala jakąś arabską wiosnę w Europie Środkowej, czy Kijów nie jest przypadkiem tą kostką domina, która ma uruchomić reakcję, dokąd ta reakcja zaprowadzi. Jak widzę taki festiwal, w którym się zgadzają co do wszystkiego i wzajemnie się oklaskują politycy z różnych stron, bardzo różnych gazet, a tutaj nawzajem właśnie fetują swoją jednomyślność w reżimowym telewizorze jednym, drugim i trzecim, to wtedy dopiero ciarki mi chodzą po plecach. Dopiero wtedy myślę sobie, za ładnie to wygląda w telewizorze i co z tego wyniknie. Oczywiście prowokacje zawsze przerastają prowokatorów, w związku z tym być może i tam w Kijowie rzecz już wykroczyła poza ramy scenariusza nakreślonego właśnie przez ludzi tak mądrych jak sam Szymon Peres, bo być może uruchamia się tam coś takiego, co się uruchomiło w sierpniu 80. w Polsce, prawda? Sierpień 80. roku też był po lipcu, też w lipcu nie odpaliło, nie udało się bezpiece wygenerować tego, co tam chciała wygenerować. W sierpniu się udało, no ale jak już się udało, to właśnie polecieli i ci tam patroni, inicjatorzy. Krótko mówiąc, prowokacja przerosła prowokatorów. Podobnie pierestrojka przecież właśnie zaprojektowana do ratowania Związku Sowieckiego ostatecznie przerosła co do efektów swoich pomysłodawców. No miejmy nadzieję, że to, że tam w Kijowie się ludzie na przykład modlą, a nie tylko inne rzeczy robią bardziej świeckie, to jest jakiś element, który może rzecz całą wyprowadzić poza ramy scenariusza z góry napisanego. Ale jeśli ktoś tutaj w Warszawie się na to cieszy, że tam właśnie teraz będzie demokracja zaprowadzona i uratowana w Kijowie, to obawiam się, że to jest radość karpia z przyspieszenia terminu Wigilii, ponieważ medialny przekaz służy, zauważcie to Państwo, również oswojeniu publiki krajowej, lokalnej i światowej. Oswojeniu z czym? Ano z taką ideą, że w Europie Środkowej mamy do czynienia z sytuacją niestabilną i że będą musiały być wprowadzone daleko idące zmiany. I czy te zmiany właśnie uwzględniają też jakieś korekty granic innych państw? No to jest zagadnienie, które nie jest poruszane przez tych wszystkich entuzjastów, którzy się chętnie fotografują na tle, które jest bardzo malownicze. Tym niemniej, jeżeli mamy na żywo sprawozdanie stamtąd przez Gwiazdę Śmierci z entuzjazmem transmitowane, to ostrożnie z tym entuzjazmem. Jeśli Państwo sobie przypomnicie relacje, które były w polskiej prasie w 1956 roku z tego, co się działo w Budapeszcie, to jest taki fenomen, że w tej reżimowej prasie, absolutnie kontrolowanej, nagle pojawiają się obszerne relacje. Polscy dziennikarze lądują w Budapeszcie, są uznawani właściwie za swoich. Pokazują bardzo dokładnie i rzetelnie, tylko że ten przekaz przekazywany do Polski ma taki jeden szyld. Uważajcie. I ja patrzę, jak patrzę teraz na Kijów, to ten przekaz z Kijowa jest taki, że robienie czegoś wbrew decyzji silniejszych tak się kończy. Że taki, to dokładnie było intencją propagandową tego 56 roku. Nie wiem, czy tak jest na pewno, tylko mówię, że mam taką asocjację między tym, co się działo w 56 roku, a tym, co się dzieje teraz.
Ale może Państwo macie jeszcze pytania. Jeszcze bym chciała zapytać, czy Pana zdaniem grają na secesję Ukrainy w Moskwie, czy na libanizację Polski? Bo jakiś plan mają. Generalnie plan jest taki, żeby się ponownie wtórnie skonsolidowała jako ziemia podzielona, neutralna strefa podzielonych wpływów, czyli to, co nazywa pan premier Kaczyński bardzo trafnie kondominium niemiecko-rosyjskim, i to jest przewidziane dla całej Europy Środkowej, dla całego Międzymorza, nie wyłączając Ukraińców, Polaków, Białorusinów. I to, co pan premier Kaczyński tak trafnie nazywa, to ja twórczo po swojemu rozwijam, powiedziałbym kondominium niemiecko-rosyjskie pod żydowskim zarządem powierniczym. Tak? Wydaje mi się, że to jest ten scenariusz przewidziany. I teraz być może Ukraińcy po prostu za dobrze się zorganizowali. I dlatego trzeba ludzi pozabijać, bo może za dobrze się zorganizowali, nie czekając na to, aż w którą stronę tam ich który bolek poprowadzi. Bardzo bym chciał, żeby tak było. Bardzo bym chciał, żeby głos rozstrzygający nie należał do tych bolków, którzy tam zostali wydelegowani przez służby pod rozmaitymi flagami działające. Bardzo bym chciał, żeby tak było, ale z drugiej strony niestety nawała propagandowa także z Warszawy. Ta brednia demokracji, która ma swój festiwal w tych dniach, prawda? No to kto się w tym połapie? Kto się w tym połapie? Chciałbym, żeby w Kijowie więcej ludzi się w tym połapało. A scenariusz oczywiście tego, w tych ogólnych ramach, które wyżej nakreśliłem, ten scenariusz nie wyklucza i wygląda na to, że to było grane, że to było grzane od dłuższego czasu, żeby Ukraina się podzieliła na mniejsze republiki, a może nawet i republiczki, bo przecież na przykład Ruś Zakarpacka może być osobnym państewkiem, może aspirować do takiej małej Mołdawii w tych okolicach, no ale przede wszystkim wykształciłoby się państwo zachodnioukraińskie, które nie mając dostępu na przykład do kopalń Donbasu i portów Morza Czarnego, musiałoby się silnie integrować na bazie sentymentu i resentymentu nacjonalistycznego, no i to by świetnie pomagało w takim ostatecznym rozwiązaniu kwestii środkowoeuropejskiej, które by polegało na tym, że Ukraińcy i Polacy na przykład zajmują się sobą samymi nawzajem, bo na przykład w Krakowie ktoś organizuje marsz do Lwowa, a we Lwowie ktoś właśnie sięga po Ukrainę za sam. I tak Polacy i Ukraińcy niech się sobą zajmą wzajemnie, a w tym czasie nie zaobserwują, nie zauważą nawet, jak przeprowadzone zostaną różne bolesne amputacje z różnych innych stron. Bo przecież jeśli będzie wojna, no to będzie dalej świetna do opowiadania historia katastrofy humanitarnej. Będzie to świetnie w telewizorze wyglądało, a jak katastrofa humanitarna, no to wtedy różne państwa mogą czuć się nie tylko powołane, ale także zobowiązane do tego, żeby ratować ludzi. Zwłaszcza, że na przykład państwo polskie, warszawskie może objawić swoją indolencję po raz kolejny, no i wtedy właśnie na przykład Berlin może tutaj kogoś ratować na Śląsku, a siły rozjemcze międzynarodowe ONZ-u mogą tutaj ratować Polaków przed Ukraińcami i odwrotnie, a wszystko w ramach właśnie zaprowadzania tej generalnej koncepcji, którą wyżej wyartykułowałem. To są rzeczy, które się mogą zdarzyć, ale Pan Bóg jest na niebie i w związku z tym jedna rzecz jest pewna, że się na pewno nie zdarzy to, co tam planiści zaplanowali. Na pewno scenariusz jakoś w interesujący sposób sam się zmodyfikuje i chodzi tylko o to, żebyśmy właśnie na przykład nie odgrywali
tuby propagandowej, która ma na Ukrainę transmitować rozmaite racje stanu, z których żadna nie jest polska. Panie Grzegorzu, tutaj Stanisław Miarkiewicz, jeden z bohaterów pańskiego filmu, taką tezę często przedstawia, prawda, o strategicznym partnerstwie niemiecko-rosyjskim. Czy tutaj wydarzenia na Ukrainie nie są jakąś rysą na tym partnerstwie? I drugie jeszcze nawiązanie tutaj do pana wykładów świetnych na temat przyczyn powstań styczniowego, listopadowego. Pan mówi wykład, ja mówię gawenda. Gawenda. Czy tutaj widzi pan jakąś analogię z Ukrainą i kto tu ewentualnie podkłada ogień, prawda, pod ten grunt, który był przygotowany? Widzę bardzo ścisłe analogie, to znaczy w tych dniach nieustannie przypominają mi się na przykład demonstracje warszawskie 1861 roku, których pamięć jest tak kultywowana tak bezmyślnie właśnie i w tym sezonie i w poprzednim. Opisywana jest ta historia przez samych Polaków dla nich samych w sposób świadczący o tym, że to w ogóle nie zostało przemyślane, że cała prowokacja styczniowa, mam na myśli to, co popularnie się nazywa powstaniem styczniowym roku 63, że to nie zostało przemyślane, przerobione, a jest po raz kolejny zalewane taką nową właśnie papą propagandową. Kojarzy mi się to tak, jedno z drugim, z trzecim, nie przetrawienie przez Polaków w wieku XIX tego, jak istotna była rola nie tylko Berlina, ale także i Londynu w rozpętaniu naszych powstań narodowych, no to, jak sądzę, właśnie umożliwiło taki fenomen, jakim było na przykład zdziwienie wielu Polaków, jak nas Anglicy załatwili w 1939 i jak potem umyli ręce w 1945. To się strasznie Polacy dziwili. Mniej by się dziwili, gdyby mieli przerobioną przez ich własnych badaczy historię własną XIX wieku. Więc to mi się kojarzy. Czy to jest rysa na tym sojuszu? No, ja bym bardzo chciał, żeby jakieś rysy się pojawiły, bo to jest sojusz, to jest wiekotrumny, prawda? Strategiczny sojusz Moskwy i Berlina jest zawsze po naszym trupie. Zawsze po naszym trupie. I bardzo bym chciał, żeby im się to nie udało. Dlaczego? No dlatego, że ta Moskwa to jest przecież państwo, którego horyzonty geopolityczne wciąż zakreśla Katarzyna i Piotr, zwani wielkimi, a z drugiej strony Niemcy to jest państwo, których horyzont geopolityczny zakreśla, aspiracji geopolitycznych zakreśla Fryderyk z Bismarckiem, prawda? Też wielki notabene Fryderyk. Wszyscy wielcy. Wszyscy. Wisi notabene ten Fryderyk Wielki, podpisany w ten sposób. Wisi jego portret w muzeum stosunkowo nowo tam odświeżonym, historycznym miasta Wrocławia. I tam wisi ten Fryderyk i z informacji na tabliczce nie wynika, jaką rolę ten pan odegrał w historii Polski. I to jest charakterystyczne. Ale to jest mały przyczynek tam do gawędy pod tytułem Układ Wrocławski. Słyszycie państwo, ile jeszcze filmów jest do zrobienia? No właśnie, musimy pomalutku kończyć, z tego co się orientuję, więc albo w kuluary przeniesiemy rozmowy, albo państwo jeszcze, jeśli macie pytania, to bardzo proszę ostatnie głosy po tej trochę monologowej części. Będzie w telewizji. W której? Znaczy... Oni wszyscy słyszeli. Pytanie padło, czy będzie w telewizji, i odpowiedź pani z pierwszego rzędu padła buchaha. Zmienia się i to bardzo optymistyczna, poważnie. No była taka sytuacja, że towarzysz generał mógł się pokazać, ale mówiąc poważnie, to jest dobra informacja w natłoku złych informacji. Oglądalność wszystkich telewizji dramatycznie spada. W związku z tym nowe telewizory nowej generacji są wyposażone firmowo w przeglądarki internetowe. I obejrzenie naszej strony www.aha.pl i filmów, które tam są, na normalnym telewizorze, nie na małym ekranie, jest już zupełnie możliwe technologicznie. A postęp jest właściwie geometryczny, jeśli chodzi o technologię.
Więc mam nadzieję, że niedługo to telewizja będzie wreszcie dzwoniła z prośbą, czy ten już wyoglądany film w internecie można u nich pokazać. Tego sobie bardzo życzę. To nic, przenosimy się do kuluarów. Dziękuję za dzisiejszy dzień. Powiadomimy, jak będzie gotowa następna część. Kłaniam się.